pierwszego lekarza dalej w Polsce i tak naprawdę pierwszego lekarza, który zajął się dziećmi z autyzmem. Zarówno w Polsce, jak i nie tylko z Polski, jak i z innych krajów przyjeżdżają do pani doktor dzieci po porady, i żeby uzyskać leczenie. Myślę, że wiele osób z Państwa zna panią doktor Cubo i nie trzeba przedstawiać. Niemniej jednak ze swojego doświadczenia wiem, że taka osoba jak pani doktor, znaczy dziękujemy w ogóle, że pani doktor jest u nas i że możemy przyjeżdżać do pani doktor z naszymi dziećmi. Miejmy nadzieję, że więcej lekarzy się zainteresuje problemem, ale tak jak pani doktor mówiła, jest to zmiana paradygmatu i niewiele osób jeszcze, zwłaszcza jeżeli chodzi o lekarzy, jest zainteresowanych, czy też nastawionych pozytywnie na nowego rodzaju badania i nowe wyniki, i nowe też na tematu, który nauczyłam się, że właściwie w autyzmie jest tematem podstawowym. Uważam, że w większości przypadków, u większości dzieci autyzm zaczyna się od jelit. Oczywiście to nie jest prawda dla poszczególnych przypadków, tak? Że jeżeli mamy dziecko z choreozą mózgową, no to oczywiście chore jelita będą na pewno ten problem pogarszały, ale nie będą odpowiedzią na jego potrzeby. Natomiast myślę, że co najmniej w 80, może nawet 90% moich przypadków te jelita zdają się odgrywać ogromną rolę. Proszę Państwa, to nie jest tylko moje zdanie, dlatego że właściwie badania nad związkiem autyzmu z jelitami zaczęły się już w latach 70, czyli właściwie dosyć szybko po tym, jak autyzm został w ogóle zdefiniowany, tak? Zaczęła to Marie Coleman Goodwin. Marie Coleman jest lekarzem, który jest naprawdę bardzo mocno zaangażowany w badania nad autyzmem, psychologiem, neuropsychiatrą dziecięcym. I ona właściwie głównie w swojej działce psychiatrii zajmowała się tymi dziećmi. Niemniej jednak zauważyła, że dzieci te mają problemy z układem pokarmowym, że te problemy z układem pokarmowym mogą przerzucać się na funkcjonowanie dzieci. Właściwie trzeba przyznać, że od jej obserwacji związanych z podejrzeniem nietolerancji glutenu i związku nietolerancji glutenu z autyzmem zaczęły się historie z dietą bezglutenową w autyzmie, która okazała się pomagać, chociaż nie wiemy czemu. Dlatego, że tak naprawdę, jeżeli rozpoczęto poszukiwania w związku celiaki z autyzmem, to poszukiwania te nie przyniosły odpowiedzi pozytywnej. Nie widzimy celiaki i autyzmu. Natomiast ja spróbuję wyjaśnić, dlaczego dieta bezglutenowa pomaga. Przepraszam bardzo, wezmę sobie wodę. Proszę Państwa, te badania dały też początek teorii opiatów, czyli związków, które z niestrawionego glutenu i mleka wydzielają się do, najpierw wchłaniane są w jelicie, potem wydzielają się do krwi i potem mogą wpływać bezpośrednio na mózg, tak jak środki narkotyczne. Więc wielu badaczy uważało, że właśnie te opiaty wchłonięte w nadmiarze powodują zaburzenia mózgu u dzieci autystycznych. Taką główną jednostką, która prowadziła badania na ten temat, prowadzi do tej pory, jest Uniwersytet w Sunderland, teraz to się nazywa ESPA Research, gdzie rzeczywiście okazuje się wiele publikacji w tej dziedzinie. I tu jest proponowany taki model. W pierwszym modelu, jak Państwo widzą, to jest jelito, które stanowi barierę. W związku z tym z tego jelita, które właściwie jest chronione barierą, nie przedostaje się wiele związków do krwi i nie przedostaje się wiele związków do mózgu. Czasami jest tak, że jakby nadmiar tych związków w jelicie już wpływa na podwyższenie ich krwi w mózgu. Natomiast najgorszy przypadek jest taki, kiedy oprócz tego, że przerwana jest bariera jelitowa, w jakimś sensie zwiększona jest również przepuszczalność niewidzialnej i właściwie niefizycznej bariery pomiędzy krwią i płynem mózgowo-rdzeniowym, gdzie peptydy wchłonięte mogą przechodzić do mózgu. Taki jest model właśnie działania tych toksyn jelitowych na mózg.
Temat związku jajc z autyzmem jest bardzo eksplorowany i wiele badań na ten temat się ukazuje. Między innymi w 1997 roku Horvat stwierdził, że dzieci autystyczne cierpią na refluks, na zapalenie dwunastnicy. To są wszystko badania gastroenterologiczne, potwierdzone biopsją. Horvat również jako pierwszy zauważył, że u niektórych dzieci może nastąpić poprawa po podaniu wlewu rozrzynnego z sekretyny. Niestety nie potwierdziło się to na dużej grupie osób, chociaż no, niewątpliwie w niektórych przypadkach okazywało się to interesującą metodą interwencji. W 1996 roku Wakefield opublikował swoją bardzo kontrowersyjną, dzisiaj kontrowersyjną, teorię w związku szczepienia MMR z autyzmem. Ta teoria wywołała bardzo silny odzew ze strony środowiska medycznego. Wakefield dzisiaj już nie ma prawa wykonywania zawodu. Generalnie miał ogromne problemy, ma ogromne problemy przez cały czas, dlatego że no, jakby uznano, że ta teoria szkodzi społeczeństwu, ponieważ społeczeństwo angielskie przestało się szczepić. Niemniej jednak, jakby to, co Wakefield zauważył, czyli powiększenie węzłów chłonnych u dzieci z autyzmem, zostało potwierdzone i cały czas jest potwierdzane przez innych badaczy. Więc nie wiemy, czym ono jest wywołane, nie do końca wiemy, chociaż oczywiście hipotezy są i chociaż coraz więcej danych wskazuje na to, że co może właściwie te problemy zapalne wywoływać. Tak, również badacze stwierdzili, że u niektórych dzieci w płonie podstawnej jelita są depozyty IgG4. To jest najprawdopodobniej odpowiedź na nietolerancję pokarmową, na drażniące związki pokarmowe. Flixman, który stosował endoskopię kapsularną u dzieci, stwierdził, że absolutna większość dzieci z autyzmem ma zapalenia śluzówki i owrzodzenia. I to są bardzo często zmiany, które dotyczą jelita cienkiego. Dlatego to jest w endoskopii kapsularnej, dlatego że praktycznie rzecz biorąc jelito cienkie nie poddaje się zwykłej gastroskopii czy kolonoskopii. Tam już rzeczywiście potrzebna jest ta mikrokapsuła, która przechodzi przez przewód pokarmowy, robiąc zdjęcia klatka po klatce i określając po prostu, jaki jest stan jelita. Oczywiście jest to procedura, no, która wymaga zarówno zaawansowanego sprzętu, jak i potem doświadczenia w odczytywaniu. U nas w Polsce stosowana nie jest. Jest zresztą obciążona też ryzykiem, bo czasami się może zdarzyć, że ta kapsuła gdzieś uwięźnie. Natomiast absolutnie widać tutaj owrzodzenia w błonie śluzowej jelita i widać te powiększone węzły chłonne. Rzeczywiście tych dowodów na to w badaniach Klixmana, na to, że tak właśnie wygląda przewód pokarmowy u dzieci z autyzmem, jest dużo. Także jednym z tych problemów, które u dzieci z autyzmem dominują, jest zdecydowanie tak zwane cieknące jelito. To nie jest termin medyczny jeszcze, chociaż ja myślę, że on też sobie w jakimś sensie toruje drogę w medycynie. Natomiast jest to termin, który gdzieś tam zaczyna się przebijać. On bardzo dokładnie właściwie odzwierciedla ten proces, który w jelicie się dzieje. Proszę Państwa, to jest też zdjęcie z dokumentów Klixmana. Czasami dzieci z autyzmem przyjmują takie charakterystyczne postawy z uciskaniem na brzuch. Bardzo często szukają tutaj ulgi, prawda? Dlatego, że tam jest ten stan zapalny, więc one gdzieś tam próbują sobie ten brzuch masować. Co jest charakterystyczne, proszę Państwa, bardzo często w tej chwili wszyscy rodzice, którzy przychodzą do mnie po raz pierwszy, zbieram z nimi taki wywiad ankietowy. I praktycznie rzecz biorąc, każdego z nich pytam, czy Państwa dziecko boli czasem brzuch. Proszę Państwa, co ja słyszę? Słyszę, trudno powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że te dzieci nie komunikują się. W związku z tym, co zarzucano tym badaniom związanym z jelitami? Zarzucano, że to były już badania robione przez gastrologów, do których trafiały i tak dzieci z problemami gastrycznymi. A z kolei w Wielkiej Brytanii przeprowadzono badanie, ankiet właściwie od lekarzy rodzinnych, czy leczyli dzieci z autyzmem na problemy żołądkowo-jelitowe i okazało się, że nie. No ale tych problemów żołądkowo-jelitowych u dzieci z autyzmem do niedawna rzeczywiście nikt nie leczył i nie obserwował, chociaż wiadomo, że są. Natomiast badania, publikacje już świadczą o tym, doprowadziły do tego, że w 2011 powstał konsensus Amerykańskiej Akademii Pediatrii odnośnie leczenia chorób jelit u dzieci z autyzmem. Leczenia i diagnostyki. Konsensus ten stwierdza, że po pierwsze,
Wiele dzieci cierpi z powodu niebezpiecznych luk w diagnostyce i leczeniu. Właśnie z powodu tego braku komunikacji i z powodu powszechnego przekonania, że jak dziecko ma autyzm, to już go leczyć nie należy. I że dzieci z autyzmem mają takie samo prawo do leczenia, jak inni pacjenci. Proszę Państwa, dzieci z autyzmem naprawdę czasami są bardzo głęboko zaburzone. Ja takich pacjentów też widywałam. Mam nadzieję, że Państwa dzieci nie są w aż takim stanie. To jest chłopiec, który po prostu ma tak dużą nadwrażliwość dotykową, że nie jest w stanie tolerować uprania. Nadwrażliwość słuchową tak dużą, że potrzebuje słuchawek na uszy, żeby po prostu oddzielić się od świata. Generalnie kontakt z nim jest bardzo trudny. Prawdopodobnie jest bardzo nakręcony przez cały czas. Jest prawdopodobnie z powodu tego, że gdzieś w środku męczy go jakiś ból drzewny. Proszę Państwa, więc generalnie w tej chwili w Ameryce zaleca się, aby poddawać dzieci z autyzmem dokładnej diagnostyce, zwłaszcza w sprawach jelitowych, uczulając na to, że prezentacja tych problemów gastrycznych może być atypowa i mogą w tym wystąpić po prostu problemy behawioralne, nasilone agresje, problemy ze snem. No i oczywiście uczula się, że świadczeniodawcy usług medycznych muszą być świadomi, że ten przebieg tych chorób przewodu pokarmowego u dzieci z autyzmem może być całkiem inny niż pozostałych dzieci, czyli skąpoobjawowy. Podkreśla się również rolę diety i tego, że powinna być prowadzona pod nadzorem medycznym. Oraz to, że zintegrowane podejście behawioralne i biomedyczne przynosi największe korzyści. Proszę Państwa, więc jeszcze raz mówię, przypominam o tym, że choroby przewodu pokarmowego mogą manifestować się jako problemy behawioralne. Teraz przechodzę do tematu, który dzisiaj właściwie w jakimś sensie jest tematem dominującym, ponieważ pewnego rodzaju czynnik zakaźny w autyzmie, czy to są zakażenia miejscowe, czy tylko po prostu zaburzenia w jakimś sensie środowiska wewnętrznego, zaczyna w tej chwili też zyskiwać swoje miejsce. A ja zdecydowanie widzę, że leczenie przeciwzakaźne jelita jest jakby pierwszą interwencją, która przynosi korzyści u dzieci. Tak? Potem jest dużo innych interwencji, które trzeba prowadzić po to, żeby rzeczywiście osiągnąć pełny sukces. Niemniej jednak w większości przypadków przeleczenie jelita to już jest pierwszy przełom. Proszę Państwa, od 2000 roku do 2012, do teraz, niejaki Sidney Finegold prowadzi badania nad florą jelitową w autyzmie, głównie tutaj nad rolą pałeczek Clostridium. On nawet odkrył bakterię, którą nazwał Desulfovibrio, jest to pałeczka z rodzaju Clostridium, którą rzeczywiście odkrył w zwiększonej ilości u dzieci autystycznych, proponując tym samym model, że może być ona mieć związek przyczynowy z autyzmem. Ponadto Sidney Finegold również prowadził leczenie wankomycyną doustną u dzieci autystycznych. To jest antybiotyk, który się nie wchłania z przewodu pokarmowego, więc nie ma działań ogólnych. Natomiast podawał tą wankomycynę i stwierdzał, że u większości dzieci nastąpiła poprawa zachowania. Niestety, rok po zakończeniu wankomycyny one nie otrzymywały żadnego leczenia, nie otrzymywały takich cykli, jakie tutaj proponowała doktor Skorupko. Po prostu dostały jeden kurs wankomycyny i wszystko. I po roku była kontrola. Więc po wankomycynie następowała poprawa. Niestety po roku poprawa ta już się nie utrzymywała. Profesor Derek McFabe, o którym jeszcze będę mówiła, zaproponował, że toksyna bakteryjna produkowana przez Acinetobacter propionicum w jelicie, czyli kwas propionowy, może bezpośrednio wpływać na mózg. On to badał jakby na modelach zwierzęcych. Aristotle Dani badał antygeny Clostridium i stwierdził, że oprócz tego, że samo Clostridium wywołujące zakażenie może wpływać na autyzm, reakcja alergiczna w jakimś sensie, czyli autoimmunologiczna, czyli autoagresji organizmu, który chce się tego Clostridium pozbyć, może sprawiać, że nasz mózg jest atakowany przez nasze własne przeciwciała, bo przeciwciała Clostridium są podobne do białka podstawnego mieliny, więc nasz organizm produkuje sobie przeciwciała antymielinowe związane z zakażeniem Clostridium. No i generalnie były inne teorie, łącznie z teorią wirusową, ponieważ też odkryto wirusa odry w komórkach jelitowych. Te Clostridia się cały czas przewijają gdzieś tam. Proszę Państwa, teraz dochodzimy do punktu dysbiozy jelitowej. Dysbioza jelitowa, co to jest takiego? Ja wiem, że tutaj jest troszeczkę lekarzy, ale myślę, że większość na sali to są terapeuci i rodzice. Sytuacja jest tak, dysbioza jelitowa to jest sytuacja, w której dobre bakterie, które mieszkają w jelicie, te bakterie, które nauczyły się z nami żyć przez tysiące lat, zostają zastąpione przez bakterie złe, przez bakterie nieprawidłowe, przez bakterie chorobotwórcze.
Jest ona również przyczyną nasilonych procesów fermentacji w jelicie. Więc Derek McQuaig zdecydowanie tutaj podaje linki w swoich badaniach pomiędzy pewnym typem autyzmu oraz bakteriami jelitowymi. Jelito tak naprawdę jest wielką, ruchomą fabryką bakterii, tak? Tam, które odkrywają różne procesy w naszym metabolizmie. Ponieważ myśmy ewoluowali razem z tym mikrobiomem jelitowym, z całym kompleksowym światem mikroorganizmów. Więc mamy tych mikroorganizmów kilogramy w sobie, dzieci także, tak? I w czasie naszego cyklu życiowego my produkujemy tyle mikrobów, ile 5 dorosłych słoni, proszę Państwa. W związku z tym proszę sobie wyobrazić, my, jakby nasze jelita pracujące, są w stanie wyprodukować ilościowo tyle bakterii, ile tutaj jakby ta rodzina słoni. To jest dużo. Te mikroby są ogromnie czynne, zarówno metabolicznie, jak i biologicznie. W związku z tym te mikroby mają nie tylko efekt typu takiego, o, jest bakteria, jest zapalenie, ona tam je jelito, prawda, albo je nam mózg. Nie. Te mikroby produkują toksyny. Te mikroby wpływają na nasz metabolizm. I jak one wpływają na nasz metabolizm, ja zaraz powiem. Proszę Państwa, z perspektywy bakterii my jesteśmy takim domkiem zbiornika z Jasia i Małgosi, który właściwie można zjeść, prawda? My nie jesteśmy substancją ciągłą, my jesteśmy żarciem. Jakby to można w ten sposób powiedzieć. Jeżeli chodzi o tą mikroflorę jelitową, która mieszka u nas w jelicie, to ona też jest w jakimś sensie rozlokowana nierównomiernie. Dlatego, że te tony bakterii, o których mówiłam przed chwilą, one muszą mieszkać w jelicie grubym w dużej ilości. Tam jest ich miejsce. Tak naprawdę w jelicie cienkim, które właściwie stanowi większą powierzchnię, bardziej zróżnicowaną, tych bakterii jest dużo mniej. Ich tam nie powinno wcale być w nadmiarze. Z tego też wynikają pewnego rodzaju konsekwencje, o których za chwileczkę powiem. Proszę Państwa, więc jak mówiłam, te bakterie jelitowe mają różnego rodzaju funkcje. Przede wszystkim metaboliczne. Po pierwsze jest to fermentacja niestrawionych resztek pokarmowych i śluzu. To jest takie pierwsza funkcja, która się nasuwa. Tak? Mogą też produkować krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które z jednej strony są paliwem dla komórek, ale z drugiej strony odgrywają rolę ważną, jeżeli chodzi o skład prawidłowy osłonki mielinowej, także czy tam po prostu neuronów. Produkują witaminy, czyli witaminę K. Wchłaniają jony, zwłaszcza jony wapnia, ale też żelazo i wszystkie inne jony. Także po prostu czasami widzimy przesunięcia, jeżeli chodzi o gospodarkę jonami, na przykład gospodarkę wapniową, dlatego że mamy dysbiozę, tak? Ponadto one właściwie stymulują albo hamują rozmnażanie się komórek nabłonka jelitowego, a ten nabłonek odnawia się bardzo szybko, co 4 dni następuje w zasadzie wymiana nabłonka jelitowego. Oraz mają wpływ na rozwój i homeostazę, czyli równowagę układu odpornościowego. Ponadto, jeżeli mamy dobre bakterie, to one niechętnie wpuszczą tam złe bakterie, tak? One chronią nas w jakimś sensie przed rozwojem patogenów poprzez ten efekt bariery. Tutaj jest to wszystko właśnie pokazane, jak to wygląda. Więc jak widzicie Państwo, to jest bardzo zajęte miejsce, to nasze jelito. To są bakterie, tutaj trawią włókno. Tutaj jest jakaś walka pomiędzy dobrymi bakteriami i patogenami. Tutaj jakby są te ciasne wiązania nabłonka jelitowego, które także mogą zostać w efekcie rozluźnione przez bakterie, prowadząc do tego przeciekania jelita. I węzły chłonne jelitowe, które widzieliście takie powiększone u dzieci z autyzmem, które mogą zostać także zasiedlone w dalszym rzucie przez te złe bakterie, chociaż nie powinny, tak? Więc po prostu ponadto tutaj jest bardzo ważna część, produkcja sekrecyjnego IgA, immunoglobuliny A, która jest naszym wojskiem ochrony pogranicza, która także to jelito nasze chroni przed wnikaniem antygenów z zewnątrz. Więc ta immunoglobulina A jest bardzo ważna. Tutaj nawet profesor de Merle uważa, że osoby, które naturalnie mają obniżoną produkcję sekrecyjnej immunoglobuliny A, no po prostu są siłą rzeczy bardziej predysponowane do wystąpienia, do jakby tych problemów z infekcjami, bakteriami oportunistycznymi. Ponadto bakterie, nawet te dobre, w momencie kiedy już sobie produkują na przykład te składniki odżywcze, produkują także toksyny. Nawet dobre bakterie produkują amoniak, produkują fenole, tiole i tym podobne rzeczy.
Ponadto właściwie one pełnią rolę nauczycieli dla naszego układu immunologicznego. Proszę Państwa, jak to się dzieje z tym układem immunologicznym? Po prostu jelita są tak naprawdę naszym miejscem kontaktu ze światem zewnętrznym. Tam w tych kępkach jelitowych bakterie uczą nasze komórki krwi, jak właściwie mają się zachowywać. Kto jest wróg, a kto przyjaciel. Jakie jedzenie jest dla nas dobre, jakie jest złe. Zaraz tutaj Państwu to troszeczkę bardziej rozwinę. Bakterie jelitowe, proszę Państwa, to są myszy, które są hodowane bez bakterii jelitowych. To są taka bardzo specjalna rasa myszy laboratoryjnych, niezwykle cenna. Na nich robi się różnego rodzaju badania, po to, żeby po prostu wykazać właśnie związki tej flory jelitowej z układem odpornościowym. Okazuje się, że jeżeli te myszy na przykład dostają jajko, te myszy bez zarodków, to one nie rozwijają sobie tolerancji na to jajko. Dla nich po pobudzeniu jajka występuje alergia. Natomiast myszy, które mają prawidłową florę jelitową, po podaniu tej owoglobuliny po prostu rozwijają tolerancję. Im więcej właściwie, im bardziej prawidłowa jest ta flora jelitowa, tym dłużej trwa ta tolerancja. Czyli po prostu jakby te bakterie mówiły komórkom spokojnie, to jest tylko jedzenie, nie ekscytujcie się tak, nie wariujcie tam, nie powodujcie reakcji alergicznych, to jest tylko jedzenie, tak? Więc po prostu te bakterie naprawdę odgrywają ogromną rolę w tym tak zwanym rozwoju tolerancji oralnej i działaniu antyalergicznym. Ponadto bakterie jelitowe mogą nasilać działanie toksyn jelitowych. To jest bardzo ważne, ponieważ dzisiaj będziemy mówili także o toksynach. Będziemy musieli się zastanowić, dlaczego te dzieci są bardziej zatrute niż inne. I tutaj jakby ten model też w jakimś sensie tłumaczy nam, jakim cudem do tych zatruć dochodzi. Dlatego, że tak naprawdę tutaj też jest przykład tego, jak u myszy oczywiście rtęć podana w formie toksycznej, czyli metylortęci, została zamieniona do rtęci metalicznej przez myszy, które miały dobre bakterie i które po prostu były w stanie się oczyszczać. Rtęć metaliczna dla nas jest dużo mniej toksyczna niż metylortęć, która jest potężną toksyną. Myszy, które równocześnie dostały antybiotyk, zamieniły sobie z kolei rtęć metaliczną w metylortęć. W związku z tym, proszę Państwa, tutaj była zdecydowanie ta reakcja toksyczna, kiedy toksyna została uaktywniona wręcz przez bakterie jelitowe. Proszę Państwa, okazało się również, że dysbiotyczne bakterie właśnie tą, nawet i bez udziału antybiotyków, tą metylortęć są sobie w stanie wyprodukować. To były badania, które oczywiście robione zostały u szczurów. Natomiast jest to ważny proces po prostu uzjadliwiania lub neutralizowania toksyn. Ponadto, jeżeli chodzi o arsen, jeżeli metylujemy arsen, jego toksyczność jest mniejsza. Też, jeżeli mamy dobre bakterie, one metylują arsen, natomiast demetylują rtęć. One z jakiegoś powodu wiedzą, co zrobić z którą toksyną. Natomiast jeżeli mamy złe, dzieją się odwrotne procesy. To zostało zbadane, proszę Państwa. To zostało zbadane nawet dosyć dawno temu, bo to były badania w latach 60. i 70. Więc jakby sprawa jest znana od dawna. Ponadto jakby bakterie także metabolizują toksyny, które wątroba wydziela z żółcią. Wiele metabolitów bakteryjnych, sposób pracy bakterii może być antagonistyczny lub komplementarny do tego, co robi wątroba. Bo nasza wątroba ma swój własny metabolizm. Jeżeli chodzi o wątrobę, to przeważają w niej głównie procesy oksydacji i syntezy. Podczas kiedy bakterie już robią inne rzeczy, one przede wszystkim hydrolizują i czasami prowadzą do tak zwanego krążenia wątrobowo-jelitowego, o czym za chwileczkę będę mówiła. Więc ten metabolizm bakterii jelitowych może prowadzić do powstawania toksyn. Dużo bardziej toksycznych metabolitów, to metabolitów rakotwórczych także, metabolitów mutagennych. Ma to wpływ potem na detoksyfikację, właśnie na to krążenie wątrobowo-jelitowe. Może generalnie nasilać toksyczność poszczególnych chemikaliów. Tutaj na przykład też takim przykładem jest zatrucie melaminą. W Chinach ono było bardzo popularne. Dzieci były zatrute melaminą z mleka.
to powodowało u tych dzieci uszkodzenie nerek. Okazało się, że ta reakcja może być nasilana lub mediowana przez bakterię z rodzaju Klebsiella odstoka. Jest to bakteria chorobotwórcza, między innymi nasze szczepy szpitalne bardzo często właśnie zawierają tą Klebsiellę oksytokę. I ta bakteria Klebsiella oksytoka jakby aktywowała melaninę do bardziej toksycznych substancji prowadzących do uszkodzenia nabłonka kanalików nerek i to w efekcie do niewydolności nerek. Proszę Państwa, bakterie z rodzaju Proteus, które też mogą być zjadliwe, chociaż no w jakimś sensie, bo tych bakterii w jelicie jest tyle, że odrobinę każdego rodzaju zawsze tam się znajdzie. Natomiast pytanie, czy na przykład to są bakterie, które zrobiły się antybiotykooporne, czy to są bakterie, które zrobiły się dominujące. I tutaj na przykład Proteus należy do takich bakterii, który może występować w jelicie, natomiast jeżeli jest występując w zjadliwej formie, jest po prostu bakterią dysbiotyczną i też po pierwsze wywołuje stany zapalne, po drugie na przykład może rozkładać barwniki, pochodne azolowe, to są barwniki stosowane w żywności, do toluenu. I proszę Państwa, co się dzieje? W moczu, w badaniu organicznym u dzieci, kwasów organicznych u dzieci autystycznych podniesiony jest często kwas hipurowy. Kwas hipurowy jest jednym z parametrów zatrucia toluenem. To nie znaczy, że to dziecko spożyło toluen, to znaczy, że bakterie, które siedziały w jelicie, ten toluen wytworzyły. Ponadto profesor de Merle wczoraj jakby podał mi fantastyczny trop, bo ja już dawno myślałam o roli siarkowodoru. Proszę Państwa, wszyscy wiemy właściwie, że w jelitach ten siarkowodór się wytwarza. Tylko zależy jeszcze w jakich ilościach. Do tej pory jakby nie mieliśmy możliwości tego zbadać, natomiast laboratorium pana profesora rozwinęło teraz test, który umożliwia nam badanie siarkowodoru w moczu. Ja podejrzewam, że większość zaburzeń siarkowania, szlaków siarkowania u dzieci autystycznych ma też związki z siarkowodorem produkowanym przez bakterie jelitowe. Jest to bardzo prawdopodobna hipoteza. Także, no proszę Państwa, tutaj dla przypomnienia, jak ta równowaga wygląda i jak wygląda zdrowa powierzchnia i ta zasiedlona przez dobre bakterie i tutaj ta skonsumowana przez złe bakterie i grzyby patogenne. Proszę Państwa, i teraz przechodzimy do kolejnego tematu, którym są translokacje bakterii. Już oprócz tego, że te bakterie, jakby, które mieszkają w jelicie, mogą mieć wpływ, nie ruszając się, można powiedzieć, ze światła jelita, to w niektórych wypadkach dochodzi do przemieszczania się bakterii z tego jelita, gdzie one się właściwie mają znajdować, do innych narządów. One przemieszczają się do węzłów chłonnych, limfatycznych, do wątroby, do nerek, do krwi. W przypadku przemieszczania się do, co sprzyja takiej sytuacji? Więc przede wszystkim zaburzenia równowagi ekologicznej środowiska jelita. Jeżeli na przykład środowisko jelita jest w jakimś sensie tak, jak nie powinno być, czyli na przykład trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości soków trawiennych, jeżeli wątroba nie wytwarza wystarczającej ilości żółci, jeżeli jest za mało kwasu żołądkowego, no to środowisko jelitowe się zmienia i to sprzyja właśnie tego typu wędrówkom bakterii. Ponadto właśnie ta złożona przepuszczalność błon śluzowych jelita oraz niedobory odpornościowe, czyli wszystko, co źle wpływa na układ odpornościowy gospodarza, może do tego prowadzić. I teraz rzecz, która moim zdaniem w przypadku autyzmu jest kluczowa. Jeżeli bakterie przenoszą się z jelita grubego, gdzie jest ich miejsce, do jelita cienkiego, gdzie właściwie powinny być w zmniejszonej ilości, to występuje zespół, który nazywa się Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Zespół przerostu bakterii w jelicie cienkim, tak? I ten zespół przerostu bakterii w jelicie cienkim ma konsekwencje ogólnoustrojowe. Poprzez, wędrując poprzez wątrobę, prowadząc do jej zwłóknienia, stłuszczenia, ewentualnie marskości, poprzez zapalenie trzustki. Bakterie mogą także wywoływać sepsę. Na szczęście to się dzieje tylko w różnych określonych sytuacjach. Nie jest sepsa problemem naszych pacjentów, ale warto pamiętać o tym, że na przykład przy urazach sepsa może właśnie być spowodowana tymi bakteriami jelitowymi, które uległy translokacji. Ponadto widzimy, że te translokacje bakteryjne prowadzą do niedotlenienia tkanek oraz do kwasienia.
kwasicy mleczanowej. Bardzo często u dzieci z autyzmem mamy podniesiony poziom kwasu mlekowego. Czasami naprawdę nie wiemy, od czego to jest. Myślimy, może to jest wrodzona choroba, która się nazywa choroba mitochondrialna. Ale ta translokacja bakteryjna też może powodować tą kwasicę mleczanową i to o tym warto pamiętać. Tutaj bardzo dziękuję za udostępnienie zdjęcia. Proszę Państwa, to jest właśnie takie zdjęcie dorosłego z tym przerostem bakterii w jelicie cienkim. Jak widzicie Państwo, mężczyzna z takim mocno wydętym brzuchem. Natomiast to jest zdjęcie jednego z moich pacjentów, który po prostu, no, też po prostu ma taki brzuszek. Bardzo wielu moich pacjentów ma te brzuszki cały czas właśnie takie wydęte i powiększone. Jest to szalenie istotne, ponieważ trudno jest zbadać, a zaraz będę o tym mówiła, te bakterie w jelicie cienkim. Ten przerost bakterii w jelicie cienkim powoduje różnego rodzaju symptomy. Poczynając od gastrycznych typu nudności, wymioty, utrata apetytu, poprzez utratę wagi u dzieci to jest zahamowanie wzrostu. Bardzo wielu z moich pacjentów, nawet tych, którzy się bardzo poprawili, ma problemy ze wzrostem. No właśnie zastanawiamy się, czemu te dzieci pozostają małe, tak? Ale to jest konsekwencja tego, co tutaj się stało. Niedobory pokarmowe oczywiście, niedobory żelaza, witaminy B12, biotyny, ale to są tylko jakby jedyne pojedyncze przykłady, bo tych niedoborów jest dużo więcej i w zależności od tego, jak nasilone są te problemy, te niedobory mogą być dużo, dużo głębsze. Biegunki tłuszczowe. Ponadto także objawy ogólne, czyli typu zmęczenie, bóle stawowe, rozbicie, zaburzenia pamięci, proszę Państwa. Zaburzenia pamięci. I teraz tak, przyczyny tego przerostu bakterii w jelicie cienkim to mogą być zaparcia, zaburzenia perystaltyki. Oczywiście celiakia, nietolerancje pokarmowe mogą też się do tego przyczyniać. Zabiegi chirurgiczne lub nieprawidłowości anatomiczne. A i teraz tak, to co jest lub pierwotne lub wtórne, czyli jeżeli na przykład ktoś miał przebył zapalenie trzustki, jest również do tego bardziej predysponowany. Jeżeli ktoś nie produkuje żółci, też ma do tego większe predyspozycje. No i to już wspominane niedobory odpornościowe. No jaka jest diagnoza tego przerostu bakterii w jelitach cienkich? My mówimy teraz, pamiętajmy o diagnozie u dorosłych, którzy mogą powiedzieć, panie doktorze, boli mnie brzuch, on jest taki duży, tak, mam problemy, mam. Tutaj dzieci tego nie powiedzą, my to tylko widzimy, jeżeli chcemy to zobaczyć, jeżeli nie wierzymy w to, że u tych dzieci jedynym problemem jest mózg. Więc jakby ta diagnoza jest na podstawie aspiratów z jelita. Rozumiecie Państwo, czyli trzeba wsadzić rurę do jelita, pobrać stamtąd aspirat i dopiero potem go zbadać. Czy Państwo słyszeliście o takich procedurach u nas? Jeżeli są na sali gastrolodzy, to może tak, natomiast nie robi się tego. Nie robi się tego zwłaszcza dzieciom, więc jakby to jest ta bezwzględna diagnoza. Ponadto testy oddechowe, których wartość diagnostyczna jest kwestionowana, ale proszę Państwa, ile z Waszych dzieci jest w stanie prawidłowo dmuchnąć w rurkę, jak się wytłumaczy? Też niewiele, tak? Natomiast ważną rzeczą są te metabolity w moczu, dlatego że to jest dopiero zaczynający się temat. Ja to widzę w badaniu kwasów organicznych, które robimy, że te metabolity w moczu bardzo dobrze są w stanie nam wskazać na przerost bakterii, ale to jest temat, który jest jeszcze stosunkowo nowy. Proszę Państwa, no i leczenie. To jest to, co mówiła Pani doktor Skorupka. Antybiotyki podawane w cyklach, aby nie rozwinęła się odporność. Leczenia podłoża choroby, czyli jeżeli jest niedobór soków trzustkowych, leczymy, poprawiamy wydzielanie trzustkowe, leczymy zaburzoną odporność, dodajemy żółci, wspieramy wątrobę oraz dieta SCD, specyficznych węglowodanów, o której będzie mowa jutro. To jest jakby jedna z lepszych podejść, jeżeli chodzi o leczenie dietetyczne tych zaburzeń przerostu bakterii jelitowych w jelicie cienkim. Wcale nie dieta bezglutenowa i bezmleczna, ale właśnie dieta specyficznych węglowodanów, o której właśnie będzie mowa jutro. Bakterie tworzące biofilmy, o których Pani doktor też już mówiła, są szczególnie trudne do eradykacji. Tutaj jest zdjęcie z mikroskopu elektronowego, jak taki biofilm wygląda. To jest taki prawdziwy kożuch, w którym są jakby palisada z jonami metali, które odpychają antybiotyki, w którym czasami są uwięzione jakieś dodatkowe niespodzianki, tutaj na przykład siedzi komórka lamli. O. Więc po prostu to nie jest tylko jedna bakteria, ale to jest po prostu mieszanka wszystkiego, łącznie z jakimiś tam właśnie komórkami, organizmami jednokomórkowymi, czy nawet robakami. Proszę Państwa, to jest też przykład takiej bakterii, która jest bardzo agresywna. Bakteria Pseudomonas aeruginosa, pałeczka ropy błękitnej, która potrafi utworzyć biofilmy, które wszystko pokrywają, łącznie z innymi kulturami bakteryjnymi. Ona po prostu potrafi po prostu przerosnąć inne bakterie,
konkurując z nimi, zdecydowanie dominując. Proszę Państwa, tutaj już o tym filmie Pani doktor powiedziała, więc może nie będę tego powtarzała. Natomiast ja zawsze ten biofilm porównuję do Imperium Brytyjskiego, czyli po prostu do sytuacji, kiedy jakby jeden gatunek dominuje. On nie dominuje, ten biofilm, tylko i wyłącznie w jelicie, ale też ma swoje siedlisko w zatokach, w uszach, w różnych innych jamach ciała. I te bakterie komunikują się ze sobą. To nie jest tak, że skoro Brytyjczycy byli tylko na wyspie, to nie mieli kontaktu ze swoimi koloniami w Indiach czy w Australii. Ta komunikacja zawsze istniała, tak? Więc to imperium bakteryjne też ma sposoby na to, żeby się ze sobą komunikować. I tutaj, proszę Państwa, dlaczego ten biofilm jest taki trudny do zwalczenia? Proszę popatrzeć, tutaj są warstwy. To jest warstwa biofilmu. I jak widać, antybiotyk, to żółte, nie może spenetrować w głąb biofilmu, dlatego że niektóre bakterie po prostu różnicują się tak, że one tworzą barierę dla tego biofilmu, nie przepuszczają go. Ponadto jakby ładunek biofilmu odpycha cząsteczki antybiotyku. Poza tym i tutaj w tej zonie, w strefie podstawnej działanie antybiotyku może być wręcz antagonizowane przez produkty bakteryjne. Dlatego to jest temat, który jest naprawdę trudny. Tutaj jest biofilm, który jest utworzony przez Citrobacter pyrogeni. Też kolejną bakterię, którą bardzo często widuję u moich pacjentów. Ten Citrobacter jest często przyczyną biegunek u dzieci. U nas też się tego z jakiegoś powodu nie bada. Co ciekawe, większość bakterii patogennych, które formują biofilm, są w stanie również produkować ureazę, czyli podnosić poziomy amoniaku tak naprawdę. A amoniak jest substancją bardzo toksyczną, ja mówię o tym na każdym z moich wykładów. Czasami po prostu widzimy to u dzieci autystycznych, ale po prostu jakby też ten amoniak, on nie jest we krwi podniesiony stale, on czasami jest naprodukowany w większej ilości. Ta ilość może w jakiś tam sposób uszkadzać mózg, dlatego że amoniak w momencie, kiedy jest jego podwyższony poziom w krwi, uszkadza astrocyty. Po prostu astrocyty są to komórki glijowe mózgu, więc po prostu tam dochodzi do obrzęku na skutek podniesienia ilości tej toksyny. No i oczywiście co się potem dzieje? Następuje zwężenie naczyń, tak? Więc oprócz tego tutaj to się bardzo często łączy z naruszeniem tej bariery mózgowo-rdzeniowej przez wolne rodniki pochodzenia azotowego, które także odgrywają tutaj dużą rolę. Proszę Państwa, oczywiście tutaj wspomnę tylko o procesach fermentacji, które też są ważne, no bo na przykład grzyby z rodzaju Candida po prostu produkują alkohol. Wiadomo, że alkohol jest substancją psychoaktywną. Od starożytności to wiemy, że to jest substancja psychoaktywna. Więc jeżeli mamy taką fermentację i powstają alkohole, to trudno się dziwić, że zaburzone jest funkcjonowanie mózgu. To nie jest nic dziwnego ani nic nowego. I teraz tutaj jeszcze raz pokazany jest mechanizm, jak wpływają te translokacje bakteryjne na niealkoholowe zwłóknienie wątroby, które także jest problemem, z którym możemy się spotkać w przypadku dzieci autystycznych. Po prostu tutaj mamy środowisko oraz ten przerost bakterii w jelicie, które po prostu jakby sprzyjają temu. Oczywiście to się odbywa na tle genetycznym. Na tle genetycznym, ale to nie jest choroba genetyczna, czyli po prostu ktoś może mieć pewnego rodzaju predyspozycje, tak jak mamy predyspozycje do cukrzycy, tak? I tutaj jeszcze ewentualnie ten stres oksydacyjny też odgrywa ogromną rolę w, zarówno w zwłóknieniu wątroby, jak i potem w tym, co się dzieje z mózgiem. To oczywiście prowadzi do zaburzeń oczyszczania wątrobowego, czyli detoksyfikacji wątrobowej. Czyli tutaj te mechanizmy jeszcze raz są powtórzone. To niestety wątroba również łączy się w jakimś sensie z nerkami. Jeżeli widzimy, że z wątrobą coś jest nie tak, możemy spodziewać się, że nerki także będą w jakimś sensie nie tak pracowały, jak potrzeba. Ponadto, jeżeli mamy te translokacje bakteryjne, o których mówimy, powstają neurotoksyny. Amoniak i różne inne neurotoksyny, o których już mówiła Pani doktor. I to właściwie jest mechanizm podobny jak w encefalopatii wątrobowej. Ja zawsze o tym mówię. Mówił też o tym Wakefield, który wspominał o MMR-ze. I wielu naukowców, którzy zajmują się jelitem, mówią o tym, że mechanizm autyzmu musi być w jakimś sensie podobny do encefalopatii wątrobowej. Czyli tutaj tak, ja tylko wspomnę bardzo krótko, że detoksyfikacja
kwalifikacja wątrobowa odbywa się w dwóch fazach. Ponieważ większość z Państwa nie jest hepatologami i nie będzie się tym zajmować, to tylko chciałabym zrozumieć, żebyście Państwo zrozumieli, jak to mniej więcej się odbywa, bo z tego potem też są pewne wnioski. Więc tak jakby jest ta faza pierwsza, która jest stymulowana przez witaminy B, kwas foliowy, glutation, przez silimarol i tak dalej, karotenoidy, witaminę C i tak dalej, gdzie wszystkie chemikalia ulegają zamianie do innych związków. Ja powiem tak, dla mnie to jest tak, jak prawie. Musimy najpierw namydlić, żeby potem spłukać, prawda? Jeżeli namydlimy, a nie spłuczemy, to ta odzież będzie dużo bardziej brudna niż przed praniem. No i to jest dokładnie ta sama sytuacja, jeżeli chodzi o wątrobę. Ponieważ wszystkie toksyny, które jakby zostały zamienione w fazie pierwszej, powinny przejść przez fazę drugą, po to, żeby ulec całkowitemu unieczynieniu i wyjść z naszego organizmu. Tutaj głównie odbywa się to w połączeniu z różnego rodzaju aminokwasami, między innymi glutaminą, tauryną. Ja już mi się chyba czas kończy, prawda? Dobrze. W każdym razie te fazy są uszkodzone w przypadku braku środków odżywczych, które są konieczne do ich zajścia, o których tutaj wspominałam, ale także no, po prostu w przypadku, jeżeli bakterie tutaj odgrywają swoją rolę. Jeżeli jest brak równowagi pomiędzy tymi fazami, powstaje tak zwany efekt wąskiego gardła, gdzie po prostu coraz więcej toksyn się pojawia. I powstaje w przypadku, jeżeli są bakterie jelitowe, coś, co się nazywa krążenie wątrobowo-jelitowe. Jelitowo-wątrobowe, przepraszam bardzo. To ma znaczenie. Czyli tak, ja tutaj pokazałam taki prezent, bo to jest bardzo toksyczny prezent od bakterii dla nas. Co się właściwie dzieje? Jeżeli bakterie metabolizują te toksyny, które już zostały raz zmetabolizowane przez wątrobę, one rozkładają te toksyny do innych toksyn. I one wtedy z jelita cienkiego wchodzą jeszcze raz poprzez żyłę wrodną do wątroby, gdzie po pierwsze wątroba musi je metabolizować na nowo, w kółko i w kółko. Po drugie, czasami po prostu te produkty pośrednie też są inne niż produkty wyjściowe, ponieważ te reakcje nie są zawsze identyczne, czyli po prostu czasami się tworzą jeszcze inne rzeczy. Toksyny produkowane przez pierwszą fazę produkcji wydzielania wątrobowego i nie zdetoksyfikowane przez fazę drugą są jeszcze bardziej często toksyczne niż same z natury rzeczy toksyny. Ponadto to krążenie wątrobowo-jelitowe, gdzie jest ten wielokrotny obieg toksyn, jeszcze bardziej utrudnia sprawę. I w tym momencie to oczyszczanie organizmu jest naprawdę zaburzone. Jeżeli pytamy, czemu te dzieci kumulują toksyny, tak? Żyjemy wszyscy w tym samym środowisku. Ja nie kumuluję, pani nie kumuluje, pan nie kumuluje, a dziecko z autyzmem kumuluje toksyny. Jak to się dzieje? No ale tutaj mamy wytłumaczenie. Dlatego, że ta wielka fabryka w środku po prostu te toksyny zachowuje. To jest jakby prawo zachowania toksyn w środowisku wewnętrznym dziecka autystycznego. I toksyny powodują encefalopatię. Encefalopatię, czyli uszkodzenie układu nerwowego. Encefalopatię, czyli cierpienie i chorobę mózgu. Autyzm jest jakby formą encefalopatii. To nie jest coś, co no po prostu brak rozwoju mózgu. To jest po prostu patologia, która powstaje w wyniku działania różnego rodzaju czynników. Proszę Państwa, dlaczego ja uważam, że autyzm jest podobny do encefalopatii wątrobowej? Ja, to jest akurat zdjęcie nie mojego pacjenta, ale tak wygląda brzuch osoby z encefalopatią wątrobową. Obejrzyjcie sobie brzuchy swoich dzieci. Ilu z Was zobaczy podobnie rozszerzone żyły? Ja to bardzo często pokazuję i podkreślam. To jest też objaw encefalopatii wątrobowej. Takie łapanie rękami. To się nazywa asterixis. Jak dzieci autystyczne się stymulują? Tak. Wszyscy wiemy, każdy, kto miał do czynienia z takim dzieckiem. Więc to nie jest takie bardzo proste, to nie jest choroba, która została wrodzona. To jest coś, co się po prostu dzieje, tak jak encefalopatia wątrobowa, którą znamy od czasów Hipokratesa i prawdopodobnie dlatego ją znamy, że po prostu jest znana od starożytności i nikt nie śmiał jej zakwestionować. Dlaczego pewne osoby mają te wszystkie objawy, a inne osoby, mimo tego, że mają bakterie jelitowe, mają przerost bakterii w jelicie cienkim i doświadczają tylko lekkich zaburzeń umysłowych. Mają nawet marskość wątroby i nie mają bardzo dużych zaburzeń umysłowych.
coś musi też się dziać w mózgu, co predysponuje. To mogą też być niedobory. Mark Twain pisał o niedoborze karnityny, który po prostu może predysponować do rozwoju encefalopatii autystycznej. Natomiast wiemy, że na przykład bakterie, które wywołują neuroinfekcje, też mogą być taką predyspozycją, więc tych predyspozycji ileś jest, prawda? Natomiast wszystko razem to się jakoś łączy. Tutaj też jest przykład encefalopatii związanej z podwyższonym poziomem amoniaku, która rozwija się na tle braku karnityny. To nie jest przykład dziecka autystycznego, to są przykłady z innych dziedzin medycyny. Ponadto wiemy również, że taką encefalopatią alkoholową jest encefalopatia Wernickego. Brak witaminy B1 w momencie u osób spożywających alkohol powoduje zaburzenia mózgu. Tak bym to po prostu powiedziała. Więc te niedobory, te braki, pewne tego rodzaju predyspozycje. Teraz jeszcze bardzo króciutko powiem, że naukowcy z British Imperial College rozwinęli również badania nad metabonomem i rozwinęli test moczu, który po prostu bada te metabolity bakteryjne, który właściwie jest w tej chwili w fazie badań, bo proponowany będzie jako test screeningowy w kierunku predyspozycji autyzmu. Teraz jest za wcześnie, żeby po prostu powiedzieć na pewno, czy ten test screeningowy, czy to będzie ten test screeningowy. Natomiast wygląda na to, że jest na to dosyć spora szansa. Autyzm jest chorobą mozaikową, jest chorobą złożoną, jest chorobą heterogenną. Dlatego problemem tutaj jest to, że właściwie wszyscy, którzy się nim zajmują, muszą wyjść poza działkę swojej specjalności. Psychiatrzy muszą myśleć o ciele, lekarze, ci, którzy się zajmują jelitem, gastrolodzy muszą myśleć o mózgu, muszą też myśleć o nerkach. Czasami to jest w świecie, gdzie medycyna jest podzielona na wąskie specjalizacje, jest to bardzo trudne. Niemniej jednak, jeżeli chcemy rzeczywiście poradzić sobie z tak złożonymi chorobami, my nie możemy myśleć tylko w obrębie swojej dyscypliny. Tutaj musi być myślenie interdyscyplinarne i wymaga to przynajmniej chęci poznania innych dziedzin, wyjścia poza tą swoją działką. Ponadto jest jeszcze jedna rzecz, to jest też ważne. Proszę Państwa, mózgi dzieci autystycznych badane w autopsjach wykazywały zdecydowanie proces zapalny. Też to Państwo musicie wiedzieć, czyli ten proces zapalny, bez względu na to, czy on jest wywołany przez toksyny czy bakterie, jest praktycznie we wszystkich mózgach dzieci z autyzmem badanych, znaczy to nie była duża próba, ale badanych właśnie w tym badaniu w autopsji wykazały zapalenie. I jeszcze jedna ciekawostka. Proszę Państwa, 64 miliony poszły, miliardy właściwie, poszły na badania nad genetyką autyzmu. Nad genetyką. Natomiast te badania, o których mówimy, badania związane z jelitami, one nie były tak sponsorowane. Tam nie ma pieniędzy, tam jest czarna dziura budżetowa. Nie idą pieniądze na tego typu badania. Na genetykę się znalazły, chociaż dzisiaj już wiadomo, naukowcy zaczynają się otwarcie przyznawać, że geny autyzmu nie znaleźli, nie znajdą. To są najnowsze publikacje. Nie ma genu autyzmu, proszę Państwa. Co teraz? Co teraz? I teraz jeszcze a propos tego zapalenia, które pokazywałam Wam w mózgu. Proces zapalny, proces autoimmunologiczny może być zatrzymany, jeżeli po prostu pewne bariery zostaną przywrócone. Ja się tutaj skupiam na tej barierze jelitowej, ale to nie tylko. Więc teraz tak, króciutko, złe bakterie trzeba eradykować, mówiła o tym pani doktor, więc ja już tylko naprawdę przebiegnę szybciutko potem. I teraz tak, no eradykować. Wiadomo, że dajemy antybiotyki. To jest akurat takie hasło Amerykanów, którzy chcą utrzymać broń w domach, tak? Mówią, że jeżeli dobrzy faceci będą mieli broń, jeśli faceci będą mieli broń, to będzie zachowana równowaga, ale jeżeli damy broń złym facetom, to dobrzy faceci będą załatwieni. My mamy do czynienia oczywiście w jelitach z sytuacją, gdzie są źli faceci z bronią i dobrzy faceci właściwie bez broni, tak? I w tym momencie oczywiście dochodzi do tego, że jakby my nie mamy co liczyć na to, że te bakterie sobie same stamtąd pójdą, bo im tam jest tak dobrze. Natomiast niestety wiadomo, że antybiotyki też są bronią posieczną. I to nie jest łatwy wybór. Ja myślę zresztą, że tak samo dr Corin dochodziła do tego leczenia antybiotykowego pomału. No ale jakby no, trzeba pamiętać o tym, że w jakimś sensie dla wielu dzieci okazało się to skuteczne. Ponadto trzeba po prostu robić takie proste rzeczy, walczyć z zaparciami, stosować preparaty ziołowe, można, prawda? Laktulozy ja za bardzo nie lubię, dlatego że ona zakwasza, a w badaniach wychodzi, że te stolce tych dzieci i tak są już zbyt kwaśne.
ale można stosować na przykład płonnik rozpuszczalny, można stosować papaje, preparaty papaje. Leczenie antybiotykowe powinno być dobrane. Jeżeli stosujemy środki naturalne, też mogą one jakoś tam pomagać. EDTA, chelator, który się nie wchłania, ma także właściwości przeciwbakteryjne. I warto pamiętać o probiotykach, chociaż słowo ostrzeżenia. Jeżeli probiotyk zagniezie się w jelicie cienkim, on też nie będzie dobrze wpływał na organizm. Jeżeli dysbioza w jelicie cienkim jest wywołana przez nadmiar Lactobacillusa, też są pewnego rodzaju niekorzystne objawy. Natomiast jednak te dobre bakterie mają jakiś tam wpływ na ustrój. Więc tutaj, jeżeli chodzi o suplementy, to też trzeba dawać paliwo dla enterocytów w postaci L-glutaminy, laktoferyny, która przewraca barierę jelitową, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, tą EPE oraz na przykład różnego rodzaju mieszanki ziołowe. No i ważne jest uzupełnianie tego przywracanie tego środowiska zewnętrznego przez podawanie enzymów trawiennych, przez zwalczanie niedoborów pokarmowych. Ponadto, jeżeli jest alergia, no to należałoby się też z tym uporać. Dobrą rzeczą są preparaty krasicy. Ja myślę, że jeżeli chodzi o dietę, to po pierwsze właśnie dieta SCD, ta dieta powinna być jednak za każdym razem dobierana indywidualnie do obrazu. No i na pewno dużym leczeniem, pomocą będzie pomoc, bardzo obiecującym leczeniem jest GC-MAF, o którym będzie potem mówił pan profesor Demerle. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Zapraszam na przerwę.